Z Ewangelii Świętego Łukasza. Przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Mówił też do uczniów. Był pewien bogaty człowiek. Miał on zarządcę, którego oskarżono, że trwoni jego majątek. Wezwał go więc i oświadczył mu. Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy pomyślał sobie zarządca. Co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu. Przywołał dłużników swego pana, każdego z osobna i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, 100 beczek oliwy. Wtedy powiedział mu, weź swoje zobowiązanie i usiądź i napisz szybko 50. Potem zapytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odpowiedział, 100 miar zboża. Polecił mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek, bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni niż synowie światłości. Mówię wam, używajcie nieuczciwej mamony do zjednywania sobie przyjaciół, aby przyjęto was do wiecznych mieszkań, gdy się już ona skończy. Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej, a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy w wielkiej. Jeśli więc nie jesteście wierni w zarządzaniu nieuczciwą mamoną, kto wam powierzy prawdziwe dobro? I jeśli w cudzych sprawach nie jesteście wierni, kto wam powierzy wasze? Żaden sługa nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. W tej Ewangelii widzę siebie jako rządcę, któremu Bóg powierzył część majątku, czyli moje życie, a przy tym obdarzył mnie bezwzględnym zaufaniem i wolnością w działaniu. Największe dobro, jakie otrzymałam w życiu, to sam Bóg, który jest moim miłosiernym i hojnym Ojcem, który zawsze był przy mnie i do którego zawsze mogę się zwrócić. Następnie obdarował mnie największym skarbem, jaki mam tu na ziemi, czyli moją rodziną, moim mężem i dziećmi. Gdy w naszej rodzinie przyszedł trudny czas, kryzys małżeństwa, wtedy bardzo mocno zwróciłam się do Boga o pomoc i powierzyłam Bogu swoją rodzinę. I Pan Bóg przyszedł z pomocą. Najpierw przyprowadził nas tutaj, do Chodyszewa, do Matki Bożej Pojednania. Następnie dał wspólnotę Sychar, która pomogła nam wyjść z kryzysu i do której nadal należymy. Teraz ta wspólnota pomaga nam wytrwać w tym dobru, w tym, co już do tej pory osiągnęliśmy. Kolejne bogactwo, jakie otrzymaliśmy, to warsztaty 12 kroków, które są dla mnie narzędziem danym mi od Boga, aby dobrze zarządzać tym dziedzictwem, które otrzymałam. Program 12 kroków jest dla mnie też instrukcją na słowa Jezusa, w których mówi, aby być wiernym i uczciwym w rzeczach małych, czyli takich z mojego codziennego życia. Aby przeżywać różne sytuacje w zgodzie z samą sobą oraz w prawdzie. Mieć kontakt ze swoimi emocjami, potrzebami. Być odpowiedzialną za siebie, swoje życie. Zauważać innych, akceptować i nie przypisywać innym złych intencji. Wszystko to oparte o Boga, jako o źródło poczucia własnej tożsamości, wartości i bezpieczeństwa.
To tylko niektóre rzeczy, które przekazały mi warsztaty. Dziś pragnę nimi żyć, aby służyć Bogu, a nie mamonie. I osiągnąć prawdziwe dobro, o którym mówi Jezus. Bogu jestem wdzięczna za wszystko, co mi powierzył, też za każde doświadczenie, za te radosne i te smutne i te trudne, które mnie ubogaciły, a dzięki którym odczuwam dziś prawdziwą radość i szczęście. Chwała Panu.